Nie tworzymy uczelni kolejnej, 12, nie tworzymy Politechniki B. Naszym zadaniem jest wręcz integracja, i my to mówimy cały czas głośno, integracja uczelni, i EIT Plus ma być właśnie platformą współpracy grup z różnych uczelni. Mają tam się realizować projekty w grupach interdyscyplinarnych, pochodzących z różnych uczelni. Częściowo te projekty będą realizowane w centrum, ale częściowo też na uczelniach. Przecież nie jest tajemnicą, że centrum będzie się organizowało za 2-3 lata, a badania będziemy już w przyszłym roku rozpoczynać. W związku z tym one będą się musiały odbywać w uczelniach, w laboratoriach, które obecnie istnieją. Będziemy mieć środki również na dofinansowanie tych istniejących laboratoriów. Tutaj chodzi głównie nam o tworzenie masy krytycznej istniejących zespołów i przyciąganie do dużych projektów ludzi z zewnątrz, z zagranicy, absolwentów innych uczelni w Polsce. To ma być główny w zasadzie zysk tworzenia tego rodzaju instytucji. Instytut zajmie się tworzeniem programów na potrzeby przedsiębiorstw, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ my nie tworzymy instytutu, który będzie zajmował się jednym dużym projektem, tylko będą to projekty, tak jak już wspomniałem, z obszarów biotechnologii, nowych leków, z obszaru nanotechnologii, nowych materiałów. Tymi dziedzinami, tymi obszarami są zainteresowani przedsiębiorcy, tacy jak na przykład Haskolek czy Fine Farm, w naszym województwie również inne firmy w Polsce, a również nasz KGHM. Tu trzeba powiedzieć, że nasz kombinat miedziowy jest zainteresowany w tym, ażeby na bazie pierwiastków, substancji, które są produkowane poza miedzią, a to wszystkim jest wiadome, że czasami biznesu u nas się robi na metalach towarzyszących miedzi, ażeby te metale nie sprzedawać w formie nie przerobiony, tylko właśnie przetwarzać je w różnego rodzaju spółkach małych, średnich, z udziałem KGHM lub bez, które by jak gdyby na rynek już europejski, polski wprowadzały rzeczy wysoko przetworzone, technologicznie przetworzone, a nie surowce. Ponad 300 milionów euro z tego 1,2 miliarda, który ma samorząd województwa do dyspozycji, właśnie będzie na przedsiębiorczość i na innowacyjność. W tym jest ponad 100 milionów euro na bezpośrednie dotacje do inwestycji przedsiębiorców. Prawie 100 milionów na finansowanie, przygotowanie infrastruktury parków technologicznych, 40 milionów euro na instrumenty finansowe wsparcia przedsiębiorców. No i ponadto w każdym z innych priorytetów, w energetyce, w turystyce, też będzie jedno z kryteriów decydujących o przyznaniu pieniędzy właśnie innowacyjność, czyli coś, czego jeszcze nie było, co daje szansę, że będzie konkurencyjne na rynku nie tylko regionalnym, ale również ogólnopolskim. Największe uznanie moje budzą te projekty i myślę, że ta myśl w ogóle, żeby finansować projekty inwestycyjne, które wymagają realizacji projektów badawczych. Polska przez poprzednie paręnaście lat jawiła się jako kraj, w którym było bardzo wiele inwestycji, ale to były inwestycje tak naprawdę oparte na walorze pod tytułem tania siła robocza. Mieliśmy inwestycje produkcyjne, mieliśmy inwestycje, które można było w parę miesięcy postawić i przekonamy się jeszcze, że w parę miesięcy można je zlikwidować. To było największe zagrożenie. Jeżeli dzisiaj dojrzewa głębokie przekonanie, a za tym idą działania, że stańmy się krajem, którego kartą przetargową nie będzie tania siła robocza, ona zresztą przestaje być tania, tylko będzie potężne zaplecze intelektualne, 150 tysięcy studentów we Wrocławiu, albo jak kto woli, 600 tysięcy studentów od Wrocławia do Krakowa, prawda? Jeżeli na tym zbudujemy, jeżeli wyposażymy naszych naukowców, ten potężne ośrodki akademickie w laboratoria, w oprzyrządowanie, w dofinansowanie projektów badawczych, to na tym budujmy przyszłość naszego kraju. Na tak zwanej liście indykatywnej projektów kluczowych, ważnych dla województwa, znalazło się kilka przedsięwzięć uczelni wrocławskich. To jest są przedsięwzięcia, które mają stwarzać lepsze warunki pracy właśnie ludziom nauki, ale we współpracy z biznesem. Tam warunkiem jednym z tych, które stawiamy, jest, aby projekty badawcze, które będą realizowane w tych ośrodkach, były we współpracy z biznesem, czy to dużym biznesem, czy mniejszym. Tak naprawdę polska gospodarka w wielu przypadkach szybko się rozwija, omijając przepisy, a nie zgodnie z przepisami. To jest paranoja, z którą musimy walczyć. Niemniej jednak, jak popatrzymy na świat, to tak naprawdę Polska jako kraj jest skazana na sukces i duże miasta też, pod warunkiem, że politycy tego nie zepsują. Jeżeli będzie sytuacja taka, że ograniczymy przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ograniczymy licencje, koncesje, to tak naprawdę duża część ludzi, którzy chcą sami prowadzić biznes, chcą funkcjonować na własny rachunek, to oni wygenerują dużą część wynalazków, to oni wygenerują na swoje własne potrzeby część rozwiązań. W gadaniu to jest jeszcze, tak powiem, wiele innych miejsc, w których całkiem jesteśmy nieźli. Natomiast umiejętność realizacji
realizacji tego, o czym się mówi, konsekwencji w działaniu, myślę, że to jest to, czym ten region się wyróżnia i mam taką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić dalej, że tak, to są te najważniejsze elementy wzrostu na Dolnym Śląsku, czego i Państwu, i sobie też bardzo życzę. Przyszłoroczne forum będzie forum jubileuszowym podwójnie. Po pierwsze, będzie to 10. forum. Po drugie, będzie to 10-lecie województwa, powrotu województwa na mapę Polski i Europy. Więc będzie to takim naturalnym momentem dla refleksji na temat tego 10-lecia i oczywiście patrzenia do przodu. Myślę, że będzie to w dużej mierze retrospekcyjne, ale zobaczymy.